Która sztuczka Wam się podoba? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. O matko, matko! Nie umiem wchodzenia na obcasach! Musisz przenieść ciężar na palce, nie na pięty. Dobrze, chwileczkę. Słuchaj, wyprostuj plecy i głowa do góry. Proszę, teraz spróbuj. Dobrze, dobrze, zaczynasz łapać. A może nie? To beznadziejny przypadek. Ma w plecaku całą masę książek. W sumie mogą się przydać. Książki na głowę i staraj się ich nie zrzucić. To ci pomoże. Widzisz? Popatrz. Chodź w ten sposób. A, już rozumiem. Tak jest, dajesz. Czekaj, zaraz, zaraz. A gdzie obcasy? Chodzi na bosaka. I po co to ćwiczenie? Ej! No dobra. Niech ci będzie. Włożę je. Nie, moje książki i okulary. Auć. Wow. Ale dziś gorąco. To trochę potrwa. Jej książki też dostają po głowie. No dalej, dalej! Hej, hej, chyba już rozumiem. Patrz! Tak, udało się! Wiedziałam, że dasz radę. Jesteś super. Co? Co ona takiego wyprawia? Cześć! To chyba bolało. Auciu! Wow, wszyscy tu wyglądają tak stylowo. Szczęściarze! Szkoda, że ja tak nie mogę. O, ciekawe. Nie może być. Dziewczyno, zrób coś z tymi brwiami. Lepiej łap za pensetę. Czy ta gazeta mnie właśnie obraziła? Chyba nie jest aż tak źle, co? Może faktycznie powinnam z nimi coś zrobić? Tylko jak? Nie mam pensety. O, mój piórnik. Może coś tu znajdę? Klej? Nie. O, szczoteczka. Nie, też nie. Jest tylko jedno rozwiązanie. Trzeba iść na zakupy. Wow, ile tu fajnych rzeczy. Muszą tu mieć pensetę? Tylko gdzie? Aha! Wow, jaki wybór. O, te będą dobre. Sprawdzą się idealnie. Wkrótce będę miała dwie brwi. Super. Poproszę to. Jasne. Zaraz ją zaba... Wow. Tyle wystarczy? Nie. Ona kosztuje $50. Tyle za pensetę? Nie stać mnie. Hej, zaczekaj. Pomogę ci. Możesz użyć monet jako pensety. Zaufaj mi. Ale będzie boleć? Zaraz się przekonamy. Widzisz, można nimi wyrywać włoski. Zaraz doprowadzimy twoje brwi do porządku. Dobrze, że na zapleczu mam odkurzacz. No i gotowe. Sama zobacz. Wow! Wspaniale! Dziękuję! Nie ma za co. Prawie gotowe. No, mama mówi, że muszę dbać o włoski. Ale okropny pryszcz! Nie, lepiej go nie wyciskać. Może chociaż troszkę? Och, biedne! Ale satysfakcjonujące. Lepiej zetrę te breje. O, jak kremik. Zrobione? Pora iść spać. Ach, jak mięciutko. O, ale się wyspałam. Nic nie widzę. Gdzie moje okulary? Teraz lepiej. Nie, wcale nie. Jestem cała w pryszczach. Co się stało, kochanie? O, znaczy, witaj, skarbie. Wyglądam okropnie. Zaraz coś zaradzimy. Zrobimy delikatny makijaż. Nie przejmuj się. Zazwyczaj wystarczy odrobina korektora. Myślisz, że to pomoże? Nie. O nie! Szukaj dalej. O, a może to? A co to jest? Plastry na wypryski. Są bardzo użyteczne. Zaraz ci pokażę. Dobrze, że mamy ich sporo. Przydadzą się wszystkie. To wszystko?
Spokojnie, to jeszcze nie koniec. Dobrze, możemy je teraz zdjąć. Pryszcze zniknęły. Koniec z wypryskami. Zobacz. Wow, co to za czary? Niesamowite. Dzięki, mamo. Nie ma za co, skarbie. Jesteś kochana. Tu jest za dużo tosterów. Ha? Co to? A, budzik. Uff, jeszcze 5 minut. Tak, pora wstać i wybrać się do szkoły. To będzie genialny dzień. O, nie, wracam spać. Dobrze, zacznę się szykować. No, twarz czyściutka. Zaraz, zaraz. Nieważne, to nic takiego. Przeczeszę włosy palcami. No i proszę, to wystarczy. Czas wybrać okulary na dziś. Może niebieskie? Albo te w stylu Harry'ego Pottera. Tak, świetnie. Którą bluzkę włożyć? Białą? A może w kropeczki? Jednak białą. Będzie świetnie. Och, czemu szkoła jest tak wcześnie? Chwileczkę. Nie, nie, nie. Pryszcz? I to na czubku nosa? Dobrze, to powinno mi pomóc. W międzyczasie umyję zęby. Wygładzę pory w skórze. Uwielbiam to. Jeszcze maskara. 99, 100. No, włosy z głowy. Pora wybrać ciuchy. Może to? Czerwona spódnica i różowa bluzka. Pasują do siebie? Chyba tak. Tak, miałam rację. Wyglądam super słodko. Dobry, gotowa do wyjścia? Bo ja tak. Muszę sprawdzić, czy wszystko spakowałam. Na pewno będę musiała poprawić makijaż. Wezmę też flamastry. Może się przydadzą na plastyce. Och, czemu suszarka się nie zmieści? Jednak nie da rady. Co jeszcze? Ten zeszyt? Nie, po co mi on? W porządku. Gotowa? No to w drogę. O kurczę, Mowgli naprawdę opuści dżunglę? Niesamowite. Totalnie chcę to zrobić. Oj ja! Nie wiem, co myśleć. Smucić się na wesoło? Muszę się napić. Wow, świetna książka. Zaraz, co się dzieje z moją twarzą? A, wysyp krost. Wyglądam jak Klaudia Syfer. Ach, nie mogę na to pozwolić. Muszę coś zrobić. Muszę je powyciskać. Hm? Co się dzieje? Wyczuwam, że ktoś niszczy swoją skórę. Hm? Ach, co ty robisz? Przestań! Nie! Nie wyciskaj ich, tylko pogorszysz sprawę. Dobrze, że się przyjaźnimy. Pomogę ci. Co to jest? Co z tym zrobić? Przykleiłaś mi naklejkę do twarzy? Tak. To lek na trądzik. Wyleczy twoje pryszcze. Zaufaj mi. Przykleję je na wszystkie wypryski. Poważnie? Okleisz moją twarz naklejkami? Tak, będziesz miała całkiem gładką skórę. Czuję się jak książeczka dla dzieci. W porządku, mogę je teraz zdjąć. Nie, nie, nie. Zostaw je na 4 godziny. 4 godziny? Tak długo? Drukarki strajkują. Hej, wstawaj. Zostało ci tylko kilka sekund. W porządku, zdejmij je. Bierzemy pierwszą. Wygląda świetnie. Będziesz zachwycona rezultatami. Tak, miałam rację. Daj lusterko, chcę zobaczyć. Wow, niemożliwe. Popatrz, jaką mam ładną cerę. Jej! Zaraz, co ty robisz? Nic dziwnego, że tak ci pryszcze wyskakują. Prawda, że to zakręcone? A właśnie. O, Kevin zaprosił mnie na imprę. Musisz iść. Och, Kevin mógłby i mnie zaprosić, ale bym się wtuliła w jego ramiona. Mogę przejść? Z takim wyglądem? O, racja, nie mamy makijażu. Coś na to poradzimy. W końcu make-upu nigdy za wiele. Pora na przemianę. Tak? Okej. Mam tu swój, widzisz? Tada! O, pędzelek. Fajny, prawda? Tak.
Tak, ciekawy. Ja polubiłam kredki. Konturowanie odmienia twarz, choć z początku wygląda dziwnie. Czoło gotowe. Teraz jaśniejszy kolor. To najważniejsza część. Prawie jak farby do twarzy. A teraz wszystko blendujemy. Widzisz? Działa! Wow! Aż spróbuję. Na policzkach, tak? Tylko ostrożnie. Teraz pod oczami. Trochę za mocno dociskasz. Teraz cieniujemy. Musisz trochę poćwiczyć. Bzdura, wyglądam świetnie. Idziemy? Tak. Co za świetna książka. Nie mogę się oderwać. Ciekawe, co będzie dalej. Co tu pisze? Potrzebuję więcej światła. Nic nie widzę. Co to jest? Fuj! Ohyda! Kto tak robi? Muszę wytrzeć rękę. Aha, chusteczki. Mogą być. Nie, niemożliwe. Fuj! Czy to guma? Skąd to się wzięło? Muszę się jej pozbyć. O, już tego żałuję. Fe! Obrzydliwe. Uch, nie usiądę tu. Poczytam na łóżku. Zaraz. Co ja mam we włosach? O, Sky! Hej, ziomeczko. To twoja guma? Pójdę już. Hej, wracaj tu. No dobra. Spójrz na to. No. Mam pewien pomysł. Parkour! Zaraz wracam. Zostań tu. Sky! Co ty? To wszystko naprawi. Pianka do włosów? Co? Musisz się wiele nauczyć. Popatrz. Wmasuję piankę w twoje włosy. Jak to ma niby pomóc? A potem zwyczajnie zsunę gumę. Wow! To czary! Nieźle, co? Rety! Jesteś genialna! Dziękuję. Mam tak częściej niż sądzisz. O! Nawet nie próbuj! Nic nie widziałaś? Wow! Błagam! Poratujcie mnie! O, biedny chłopak! Ale w sumie mogę mu pomóc. Proszę, smacznego! Oj, jeszcze napój. Też mu się przyda. Trzymaj, to też. Wow, dziękuję bardzo! Może mu zimno? Ojej, jesteś kochana! Luzik. Po prostu lubię pomagać. Ale ekstra piosenka? O, a temu co? Mam pomysł. Gitara jest dobra na wszystko. Dobrze, że ćwiczyłam wczoraj. Tak, ludzie dają mi pieniądze. Juhu! Dobra, pozbieram to wszystko. Nieźle zarobiłam. Trzymaj, ziomek. Kup sobie burgera. Serio? Ale dużo forsy. Dziękuję ci. Jesteś moim aniołem. Luzik, nie ma sprawy. No coś ty... Mam dla ciebie niespodziankę. Wow! Lizak! Dziękuję! Okej, chodźmy stąd. O nie! Uważaj! Może być niebezpieczny. Niebezpieczny? O nie! Ostrożnie! Lepiej dmuchać na zimne. Nie podchodź.
Uf, już nic nam nie grozi. Okej, to idziemy? Och, ktoś do mnie dzwoni. Hej, miło cię słyszeć. Wow, serio? Super. O, piesek, ale śliczny. Hej, kto jest taki uroczy? Ojej, no sama słodycz. Dobry piesek? No tak, papa. To będzie wspaniały dzień. Okej, Tofik, idziemy. Cześć. O, co ona ma z głosami? Szkoda mi jej. Inni muszą się śmiać. Pewnie musi być jej ciężko. Czekaj, wiesz co? Pomogę ci. Stylowa interwencja. Na początek zdejmiemy gumkę. Tylko, że teraz są w nieładzie. Bo nie skończyłam. Przyda się jakiś kolor. Najpierw flamastry. Odetnę końcówki i wyciągnę wkłady. To mała słomka z tuszem, czyli mogę wydmuchnąć kolor. Przyłożę tylko do ust i... voilà, tusz wychodzi. Okej, jest kolor, teraz krem. Dodam odrobinę do koloru i zaczynam mieszać. Przechodzimy do następnego kroku. Rękawiczki są. Zaczynamy. Nałożę kolor na to pasemko. A teraz owijamy folią aluminiową. Okej, teraz fioletowy. Jesteś pewna, że to dobry pomysł? Tak, zobaczysz jak skończymy. To też owijamy folią. A teraz czekamy. Dobra, sprawdzamy włosy. Zdejmujemy folię i voilà! Strasznie boję się spojrzeć. To moje włosy? Zielone i fioletowe. Wow, są rewelacyjne. Przyda się jeszcze jedna popraweczka. Zdejmiemy okulary. Przecież widzisz dobrze i bez nich. Wiesz co? Kardigan też zdejmij. Połóżmy tam, gdzie jego miejsce. I koniecznie rozpinamy ten guzik. Naprawdę, czuję się piękna. Chodź, lekcje za chwilę. Pora przetestować twój nowy look. Wow, widzisz te same kolory co ja? Matko, nikt się nie śmieje. Wielkie dzięki. Lepiej pójdę do klasy. Ciekawe, o czym będzie lekcja. Oby tego nikt nie widział. O kurczę, szkoda, że tego nie nagrałam. Co za łamaga. Zignoruj docinki Eni. Ciężko mi, czemu one są niemiłe? Tak, tak, i co z tego? Ech, denerwująca baba. Starałam się, a ona mnie karze. Eni, co się stało? Dziewczyny mnie wyśmiały. Znowu. Mam was na oku. A co u ciebie? Znów zawaliłam sprawdzian. Czwarty w tym tygodniu. Hej, mam pomysł. Zamieńmy się stylami. Rozumiesz? Wybierzemy sobie wzajemnie ciuchy. Brzmi jak dobra zabawa. Zróbmy to. Witaj w moim domu. Sporo tu różu. Zaczyna mnie ogarniać zwątpienie. Nie bój się. Cóż, sama nie wiem. Zaraz. Co się dzieje z twoją cerą? Co masz na myśli? Pokażę ci. O nie, ile pryszczy. Niedobrze, muszę się ich pozbyć. To smarowidło na pewno pomoże. Zawsze działa. Serio, Eni? Przestań, zetrzyj to. Czemu? To zwyczajny zabieg. Dobrze, zmyję to. Mam coś, co się przyda. Na pewno gdzieś tu jest. Masz gumową kaczuszkę? Dobra, to trochę dziwne. Czemu to przy sobie nosisz? Aha, znalazłam. O to mi chodziło. Nałożę to na twoje pryszcze. Dzięki temu znikną.
Robi się gorąco. To piecze! Zetrzyj to, zetrzyj! Co to jest? O co ci chodzi? Zaraz. A, no tak. To tylko sos do chipsów. Przynajmniej byłaś przez chwilę ostra, rozumiesz? Tego nam trzeba. Nie ma mowy. Dobrze, najpierw ja. To przyjemna złota maseczka. Wypróbuj ją. Elegancka. I jaka przyjemna. I co teraz? Zdejmujemy ją na 3, 4. Już wystarczy. Ciekawe, co z moją skórą. Wow, spójrz na to. Ale mam kolczyków i tatuaży. O, a ja nie mam pryszczy. Mówiłam, że jest świetna. Przybij żółwika. Musisz się przebrać w coś innego. Pozbądźmy się różu. Spróbuj czegoś bardziej klasycznego. Nie patrzę. Ej, otwórz oczy. To całkiem odmieni twój strój. Zrobię tylko parę poprawek. Wytnę dziurę w rajstopach, mniej więcej tu. Teraz przełóż je przez głowę. Mogłaś je najpierw uprać. Nogawki owiniemy wokół szyi, a potem zwiążemy. Proszę bardzo. Wow, to coś nowego. Sama nie wiem. Chodź ze mną, obejrzę twoje ciuchy. Co wybierzemy? Jednorożec. Może nie. Zaraz, to strój wróżki? Tak, śliczny, co? Pozbądź się go. To trudniejsze niż myślałam. Już wiem. Powinnaś mnie najpierw ostrzec. Spokojnie, to tylko koszulka. Ale zrobimy parę modyfikacji. Użyję tych szablonów. Ostrożnie je ułożę. Potem wezmę wybielacz. Popryskam całą koszulkę. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie. Koszulka musi być całkiem mokra. Nie zdejmę szablonu, tylko obrysuję. Linię domaluję białą farbą. Świetna zabawa. Zostanę projektantką. Popryskam trochę farbą. A teraz zabiorę szablon. Powstanie bardzo fajny efekt. Sama bym to nosiła. Co ty na to? Przymierz. Wow, to jest świetne. O, nie w moim stylu, ale fajne. Masz talent, Emmo. To nic takiego. Teraz ty się przebierzesz. Najpierw weźmiemy to. Dzięki temu łatwo nam pójdzie. Łap! Do czego służy? Wow, jak to zrobiłaś? Podoba mi się. Jest śliczne. Jak ładnie wyglądasz. No, i co teraz? Nie żuj gumy. Zaraz, a co z włosami? Musimy coś zrobić. Masz rację, ale co? Masz tu ładne flamastry. Pomalujmy włosy. Świetny pomysł. Podzielimy je na pasma. Każde pomaluje innym mazakiem. Tuż wsiąknie i zmieni ich kolor. Użyję różnych barw. Nie trzeba chodzić do fryzjera. Pozbądź się okularów. Niech spojrzę. Wow, to jest super. Wiem. Zróbmy zdjęcie. Zaraz, nie tak szybko. Nie powinniśmy się umalować? Nie wierzę, że o tym zapomniałam. Zamieńmy się. I do dzieła. To będzie dla mnie coś zupełnie nowego. Hej, a to co? O, kalkomania z motylkiem. Pomogę ci ją odbić. Nie ruszaj się. Będzie ładnie wyglądać na oku. O, jaka śliczna. Pora na makijaż. Gotowe? Jesteś świetną wizerzystką, Annie. Też się umaluję. Czuję się jak buntowniczka. Chyba zacznę się częściej tak malować. Podoba mi się ciemny cień. Wyglądasz świetnie. Rób to częściej. Chodźmy do galerii. Wiem, że będą tam Jake i Kevin. Może Chris też tam pójdzie? Emma, przestań gadać. Ale... Pomaluję ci usta. Pokoloruję taśmę. Nie ruszaj się, musi być idealnie. Teraz oderwę taśmę. Auć! Nie muszę depilować twarzy. Odwrócę ją i przycisnę ci do ust. Zaraz, poczekajmy. To wystarczy. Wow, do twarzy ci.
ale tobie wciąż czegoś brakuje. Wyjmę to z plecaka. Potrzebujemy spinacza. To będzie świetny odcinek. Zetnę go o tak. Całkiem go wyprostuję. A teraz nawinę na ten pędzel. Zrobię sprężynę. To ciekawe. Trzeba to zrobić bardzo mocno. Tak jest świetnie. A teraz delikatnie potrząsnę. Rozpadnie się na części. O to właśnie chodziło. To będzie świetny kolczyk. Bez igieł i kłucia. Marzyłam o przekłutych ustach. Mama by się wściekła. Teraz pora na agrafkę. Delikatnie wsunę ją we włosy, a potem zepnę. A teraz to samo w poprzek. Musisz mieć ich więcej. Jesteśmy gotowe! Ale zamieńmy się plecakami. O, świetny pomysł. Z tamtym wyglądałabym jak kujon. Podoba mi się ten styl. Ale z nas, laski! Bardzo ładne. Chodźmy. Spróbuję się umalować. Aj, to będzie trudniejsze niż myślałam. Nie, mam cię. Wycisnę to jednym palcem. Jakie lepkie. Och, chyda. Wycisnę prosto na twarz. Hej, nie jest tak źle. Super. Teraz wmasuję jedną ręką. Obym nie przesadziła. Chyba już jest równo. Teraz usta. No dobrze. Szybko, niech się nie wyleje. Usta mam chyba gdzieś indziej. No, świetnie mi idzie. Hej Betty, co tam? Przeglądałaś się w lustrze? Jesteś straszniejszy od klauna. Popatrz na siebie. Co ja zrobiłam? Fuj. Nic nie szkodzi, spokojnie. Wytrzyj to. Całkiem. Co za tragedia. Przyda ci się pomoc w blendowaniu. Wow, nie wiedziałam, że jest coś takiego. Nałóż podkład na szczotkę, a potem przyłóż do twarzy. Maszynka to pięknie zblenduje. Wow, uratowałaś mi życie. Znów jestem ładna. O, a z ustami zrób tak. Przyciśnij to do warg. Proszę. Zrób dzióbek. Dobrze, chyba. O, to działa, co? Ekstra. O, zapomniałabym. Co ty tam robisz? Brwi, tada! Kiedyś mnie wykończy. Wow, ale piękne rysy. Ale się gorąco zrobiło. Na pewno pachnie jak kawa o poranku. Patrzcie na tę buźkę. Zauważy mnie dzisiaj? No hej, mała. Ładnie wyglądasz. Niech mnie ktoś uszczypnie. Serio tu idzie? Pewnie, że nie. Nikt by się nie oparł takiej lasce. Metaliczna spódniczka? Ja bym w niej brzydko wyglądała. Zwłaszcza, że tu też nie za dobrze. Hej, mamo. Ciężki dzień. Przynajmniej nie musiałaś tego składać. Bądź tak miła i zanieś je do pokoju. Dziękuję. Ten dzień robi się coraz gorszy. Chwila. Wiem, jak zwrócić na siebie uwagę. Później to ogarnę. Mam ważniejsze rzeczy na głowie. No dobrze. Zapnę go tylko. Sprawdźmy. To jeszcze nie ten efekt. Wspaniale.
teraz bluzka. Wyglądam oszałamiająco. Fajnie, prawda? Teraz mnie musi zauważyć. Wow! To Chloe? O, hej. Zażywałaś jakiś hormon wzrostu? Coś w tym rodzaju. Co powiesz na wagary i kino? Świetna książka. Burger też w dechę. Hej, przesuń się. Gotowa na przebieżkę? Chodźmy. Ćwiczenia? Nie, dzięki. To nie dla mnie. Myślałam, że chcesz poprawić kondycję. Cóż, faktycznie tak mówiłam. A poza tym chcesz zrobić wrażenie na pewnym chłopaku? Masz rację. Tak też mówiłam. Dobra, idę. W porządku. Rób to, co ja, a poprawisz formę. Ach, męczę się od samego patrzenia. Pamiętaj też o ramionach. Nie tylko nogi. Dalej, pobiegnijmy tędy. Tu jest ładnie. Skoro tak mówisz... Hej, przestań się obijać. Przyspiesz i ciśniemy. Krok za krokiem. Tak się to robi. Matko, zara umrę. Nie umrzesz, wyluzuj. Po prostu ćwicz dalej. Wyobraź sobie, że całujesz te urocze usta. Super, jeszcze kilka powtórzeń. Świetnie ci idzie. Jeszcze, dawaj, wytrzymaj ból. Matko, padam z nóg. Chyba nogi mi się zepsuły. Dobrze, że w końcu jestem w domu. Ty, mój burger, dalej tu jest. Padam z głodu. Tak, honot do mnie, pyszotko. Zaraz, lepiej się ukryję, żeby nie mieć kłopotów. Tu będę bezpieczna. Smacznego. Gdzie ona? Przecież wróciła do domu. Ani widu, ani słychu. Gdzie ona się podziała? Zaraz. Słyszę odgłosy rzucia. Ha! Znalazłam cię! Naprawdę myślałaś, że się przede mną ukryjesz? Oddawaj to. Tak się napracowałaś. Nie zmarnuj tego. Proszę, jak jesteś głodna, to jedz jabłka. Zrobimy z nich mus. Jest smaczny i sycący. Proszę bardzo, pij. Samo zdrowie. Serio? To wcale nie jest smaczne. Faktycznie. Okropnie smakują. Wybacz. Pora wyjść i się przygotować. Jaką mam fryzurę? Spróbuję czegoś innego. Zaraz. Gdzieś już to widziałam. Auć. To bolało. Czemu wciąż to robię? Kabel się zaczepił. Ua! Co się stało? Nie powtórzę tego. Nigdy więcej lokówki. Jak zakręcić włosy i nie zrobić sobie krzywdy? Może wezmę klamerki? Warto spróbować. Położę włosy na suszarce. I owinę wokół szczebelków. A potem przyczepię klamerkami. Mam nadzieję, że wystarczy. Głupio wyglądam, ale będzie warto. Zobaczmy te loczki. Trochę dziwne uczucie. O, jakie mam piękne włosy. No to wychodzi. Oj! Za jakie grzechy atakuje mnie lokówka. Och, nawet nie zdaję sobie sprawy. Z mojego istnienia. Jest taki inteligentny. Chyba się zakochałam. O, czy to jego dziewczyna? Hej. Aha. Co on w niej widzi? Pewnie miseczki D. Nie mogę się z nią równać. Hej, misiu. Och, czemu usiadłam akurat po środku? Przynajmniej jestem blisko niego. Szkoda tylko, że jestem praktycznie niewidzialna. Hej, kotku! To wiadomość dla mojego jedynego. Bądź tak miła, ha? I mu przekaż, okej? Co ja niby jestem twoją listonoszką? Co ona tam napisała? Serio? Nie chcę dawać mu czegoś takiego. Och, no dobra. Masz. Ha? Co to? O, przesyła mi buziaki. I wzajemnie buzi? Jeszcze tego mi trzeba w szkole. Mam dosyć tego wszystkiego. Jesteś taka piękna, a ty jesteś taki męski. Mua, mua, mua. Nieznośne. Nigdy nie będę wyglądała jak te dziewczyny. Z pełnymi ustami. A może by tak wziąć sprawy w swoje ręce?
Spróbuję nadać włosom nieco objętości. O, czerwona szminka zawsze w modzie. Nie będę sobie żałować. Cudownie! Ja też mogę zrobić buziaki na papierze? Czy naprawdę mam tak cienkie usta? Ugh. Nic mi nie wychodzi! Bleh! Głupia szminka! Ugh. Oszaleć można! Nie mogę wytrzymać z tymi luźnymi włosami! Ha? Zaraz, zaraz! A może użyję gumki na usta? To powinno pobudzić przepływ krwi! Aha! Od razu lepiej wygląda? Teraz poczekamy. Okej, tyle wystarczy. No proszę! O niebo, lepiej! Pulchne i soczyste! Żegnajcie szpetne cienkie usta! Doskonale! Od razu czuję się pewniejsza siebie! Znowu wy? Tak, tak, bardzo zabawne. Mua! Co powiesz na małą konkurencję? Co to? Wow! Wysłała mi buziaka! Hej, tygrysku! Mua! Nie kojarzę tej dziewczyny. Chyba żartujesz? Wybacz, żabciu! Bardzo się cieszę, że w końcu możemy pogadać. O, dziękuję! Co powiesz na całusa? Okej. Ha? Co to? Czy to on? O kurde, zaspałam! Dlaczego budzik nie zadzwonił? Muszę się pospieszyć. O rany! Moja cera wygląda fatalnie! Spokojnie, poradzę sobie z tym. Kilka płatków pod oczy i wszystko będzie... Że co? No dobrze, po prostu przepłukam. Ale zimna! Jak to? Spróbuję jeszcze tego. Nie mam nic do stracenia. Och! Auć! Porany na twarz bez zmian. Jest tam kto? Ktoś dzwoni do drzwi? Już idę. Nikogo się nie spodziewałam. Tak? Zapraszam. Chodź za mną. Bądź tak miły i poczekaj. Rozgość się. Do licha! Czemu nic nie pomaga? Ostatnia deska ratunku, okulary! Lepsze to niż nic. Co on tu robi? Nie zauważył mnie. Potrzebuję tylko kilku minut. Czemu się chowasz, kochanie? Daj mi spokój, mamo. Ach, dojrzewanie. Co cię trapi? Opuchnięta twarz z rana. Dobrze znam ten problem. I mam na niego rewelacyjny trik. W młodości często stosowałam tę sztuczkę. Potrzebujesz tylko ogórka i tarki. Do startego ogórka wkładam płatek kosmetyczny. Dwie połówki po jednej pod każde oko. Nasiąknięte waciki skutecznie odwrócą efekt opuchlizny. I gotowe! Co? Spróbuj tego, kochanie. Płatki pod oczy? Wow! Chłodne i orzeźwiające! To może jednak wyjdziesz z lodówki? Od razu czuję, że działają. Chyba możesz je już zdjąć. I jak? Wow! Opuchlizna zeszła! No pewnie. A teraz leć. Przepraszam, że musiałeś czekać. Ale warto było, co? Bądźcie sobą, żeby odsłonić swoje wewnętrzne piękno. Która sztuczka spodobała wam się najbardziej? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Ordynarnie mnie wyśmiał. Nigdy nie wstanę z tej kanapy. Popatrz na nią. Ma świetną szminkę.
Nigdy nie będę tak piękna. Pewnie podoba się wszystkim facetom. Jestem od ciebie ładniejsza. Dość tego! Nie płacz, Naomi! Jest niebrzydka, ale co z tego? Słuchaj, rozwiążemy ten problem. Zróbmy listę urody. Spiszemy poszczególne cele, które trzeba osiągnąć, żeby być piękną. Zacznijmy od twojego uśmiechu. Pokaż ząbki. Dobrze, tada! Kiedy ostatnio je myłaś? Rety? Myjesz zęby codziennie, ale wciąż masz nieestetyczny żółty uśmiech. Jak ten delikwent ma bardzo brzydki, uporczywy nalot. Nie, dziękuję. Najwyższa pora wybielić zęby. Nasze super rozwiązanie. Wow. Podziękujesz mi później. Trzymaj w ustach przez minutę. Niech szczotka robi swoje. A teraz pokaż swój lśniący uśmiech. I to jest powód do radości. Od razu tam zadzwonię. Poproszę jedną sztukę. Że niby już? To naprawdę pan! No raczej! I mam zamówienie! Ekstra! Dziękuję! Dodam gratis tego zębacza. Nie chcę go! Wynoś się! Mam to! Fajnie! Sprawdźmy, czy działa. Jest aż tak źle, co? Dobrze. O tak. Hej, jakie bielutkie. Miło patrzeć. Ale nie bez osłony. Możesz zamknąć buzię? Wciąż mam mroczki przed oczami. David, co dalej? Teraz trzeba wziąć się za trądzik. O, dobrze. Ups, ten był spory. A co z tym? A w ogóle to... Nie! Co za ulga? Nie, proszę, przestań. To cię powstrzyma od wyciskania, widzisz? Wow! Proszę bardzo. Jakie to przyjemne. Spójrz, jaki dorodny. O, Rety! Tak! Trochę to ohydne. Mam odpowiedni środek na twoją skórę. Plastry na trądzik. Naklej je na wypryski. Dobrze, że to spora paczka. A teraz poczekaj, aż zadziałają. Fuj. Przejrzyj się. Widzisz? To naprawdę ja? Tak. O, jestem piękna. Dziękuję. Mogłabym się gapić bez końca. No, dobrze. Kto chce to rozwiązać? Mamy jakiegoś ochotnika? Nie ja. Betty? Rusz tyłek i do tablicy. Już idę. No, już. Nie wiem, co mam zrobić. Słucham? Siadaj. Jejku, nie musi na mnie wrzeszczeć. To mi to rozwiąże. Znowu ona? Ma dziurę w spódnicy? Tak mi przykro. Mogłaby sobie kupić w końcu coś nowego. Już idę. Moja spódnica! Ta bielizna! Dacie wiarę? I tak wszyscy się na mnie patrzą. Ale fajnie się ruszasz. Czekaj, nagram to. Już widzę, jak sypią się lajki. Super! Nazwę to tańcem połamańcem. O, wspaniale! Patrz! Wszystkim się podoba. Dlaczego zawsze jej się udaje? Dość!
Jeśli macie wspaniałe wnętrze, to nic innego się nie liczy. Pokażcie ten filmik swoim znajomym, którzy muszą nieco popracować nad samooceną. I oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Wygram ten konkurs. Mam takie świetne włosy. To się okaże. Przepraszam. W tej sukience będzie mi do twarzy. Wow, ona jest chyba ślepa. Szkoda by było wyjść bez makijażu. No cóż, teraz ceni się naturalne piękno. Fajna kiecka. Dzięki. A gdzie moje pędzle? Przecież przed chwilą tu były. O nie, i co teraz? Szczoteczka do zębów? Wiem! Weźcie paletkę cieni i szklankę wody. Zamoczcie szczoteczkę w wodzie, a następnie w cieniach. Rozpryskajcie je na powiece. Spokojnie, będzie się opłacać. Użyjcie różnych kolorów. Zmyjcie nadmiar z twarzy i makijaż oka gotowy. Hej, piękna! Panie i panowie, witamy! Możemy zaczynać! No nie wiem... Hej! Brak mi słów. Jest przepiękna. Wygląda oszałamiająco. Wow! Dziękuję bardzo. Udało mi się! Zaliczyłam fizykę! Dobra, uspokój się. Jupi! Dobra, ogarnij się w końcu. Możesz dołączyć do reszty. Ach, ten rok dobrze się zapowiada. Albert byłby ze mnie dumny. Zmywam się stąd. Nie cierpię szkoły. Zaraz. Ej, wieśniaro, daj mi tego batonika. Powiedziałam, dawaj. I zmiataj stąd. Darmowe śniadanko. Całkiem dobry. Niech to. Kurczę, ile tu śmieci. Jak coś to nie moje. Dobra, od razu lepiej. Lepiej już sobie pójdę. Co jest? Skąd te wszystkie śmieci? Co za okropny dzień. Okej, malujemy paznokcie. Powoli i dokładnie. Super, podoba mi się. Podmucham, żeby szybciej wyschły. O, dostałam wiadomość. Hej, patrz, mamy zaproszenie. Ekstra. Dokończę szybko makijaż. Co ty wyprawiasz? Przestań. O co ci chodzi? Musisz się pomalować takimi kosmetykami. Nic z tego. To oznacza tylko jedno. Kosmetyczny pojedynek! Wow! Kto wygrał? Nie! Jestem cała różowa! A ja czarna i rokowa! Okropność! To był jednak zły pomysł. Wciąż chcesz iść na tę randkę? Nie, dzięki. Odpuszczę sobie. Ale wyglądamy! Lepiej to zapiszę. Pierwiastki kwadratowe są niezwykle ważne. Pierwiastki kwadratowe, okej. Musicie pamiętać, żeby przenieść resztę. Małpa ukradła mi kapelusz. Co to? Ojej, telefon! I co tu robić? Zaraz dostanę ochrzan od nauczyciela. Nie, nie mogę na to pozwolić. Muszę je odrzucić. Ach, problem z głowy. Nie, to nie jest jej kapelusz. Co jest? Bella, co ty robisz? Elo, co tam słychać, laska? Ha, zabawny jesteś. Hej, patrz, kto dzwoni. Co tam się wyprawia? Czekaj, chcesz się przywitać z nauczycielem? Że co takiego? Proszę powiedzieć cześć.
Nic z tego nie rozumiem. Wiesz, że jak podniesiesz tę liczbę wielokrotnie do kwadratu, to wychodzi zero? David, wciąż mnie zaskakujesz. O, a to kto? Teraz do mnie trafiło. Te oczy. Jak grecki heros. Nawet włosy ma idealne. Wow. Nieważne. Lepiej się skupię. Czy naprawdę tak wyglądam? Uch, nie najlepiej. Zaraz. Mam coś, co mi pomoże. Maseczka z makijażem na ratunek. To jak stempel na twarz. Sodo. Gotowe. Przepraszam. Ua! Cześć, przystojniaku. Czemu się ze mnie śmieje? Przestań. Nie wolno się nabijać z mojej ciapci. Naomi? Ordynarnie mnie wyśmiał. Nigdy nie wstanę z tej kanapy. Popatrz na nią. Ma świetną szminkę. Nigdy nie będę tak piękna. Pewnie podoba się wszystkim facetom. Jestem od ciebie ładniejsza. Dość tego! Nie płacz, Naomi! Jest niebrzydka, ale co z tego? Słuchaj, rozwiążemy ten problem. Zróbmy listę urody. Spiszemy poszczególne cele, które trzeba osiągnąć, żeby być piękną. Zacznijmy od twojego uśmiechu. Pokaż ząbki. Dobrze, tada! Kiedy ostatnio je myłaś? Rety? Myjesz zęby codziennie, ale wciąż masz nieestetyczny żółty uśmiech. Jak ten delikwent ma bardzo brzydki, uporczywy nalot. Nie, dziękuję. Najwyższa pora wybielić zęby. Nasze super rozwiązanie. Wow. Podziękujesz mi później. Trzymaj w ustach przez minutę. Niech szczotka robi swoje. A teraz pokaż swój lśniący uśmiech. I to jest powód do radości. Od razu tam zadzwonię. Poproszę jedną sztukę. Że niby już? To naprawdę fan. No raczej. I mam zamówienie. Ekstra. Dziękuję. Dodam gratis tego zębacza. Nie chcę go. Wynoś się. Mam to. Fajnie. Sprawdźmy, czy działa. Jest aż tak źle, co? Dobrze. O tak. Hej, jakie bielutkie. Miło patrzeć. Ale nie bez osłony. Możesz zamknąć buzię? Wciąż mam mroczki przed oczami. David, co dalej? A! Teraz trzeba wziąć się za trądzik. O, dobrze. Ups, ten był spory. A co z tym? A w ogóle to... Nie! Co za ulga? Nie, proszę, przestań. To cię powstrzyma od wyciskania, widzisz? Wow! Proszę bardzo. O, jakie to przyjemne. Spójrz, jaki dorodny. O, Rety! Tak! Trochę to ohydne. Mam odpowiedni środek na twoją skórę. Plastry na trądzik. Naklej je na wypryski. Dobrze, że to spora paczka. A teraz poczekaj, aż zadziałają. Fuj. Przejrzyj się. Widzisz? To naprawdę ja? Tak. O, jestem piękna. Dziękuję. Mogłabym się gapić bez końca. A teraz zajmiemy się brwiami. Dobrze, lepiej uczeszę włosy. I chodzi mi o wszystkie włosy. Wygładzę je. Fuj, masz ogromne wąsiska. Nawet tu ci coś rośnie. Już. Dobrze wyglądam?
Nie, trzeba coś z tym zrobić. Czym usunąć włosy? Najpierw brwi. A może lepiej wąsy? Nie wiem, to się robi skomplikowane. Która metoda działa najlepiej? To jest bardzo fajne. Chyba już łapię. Depilator 2000. Brzmi nieźle. Tada! Jak on działa? Patrz, usuwa włosy bez litości. Doskonale sobie radzi. Proszę, rzuć okiem. Nie mam monobrwi? Wąsy też znikły bez śladu. Zadwo! Przez te zabiegi zgłodniałem. Pora na kluchy. Zawsze mam na nie chęć. Chodźcie do tatusia. Uff, jaki przyjemny prysznic. Teraz pora na makijaż. Fajnie mieć czystą skórę. Zaraz sobie dorysuję idealne kocie oko. Świetnie mi poszło. Ale nierówno. Może jak je przedłużę? I co? O nie! Ugh! Jak ci idzie? A jak myślisz? No właśnie. Potrzebujesz pomocnej dłoni? Albo raczej chusteczki? Daj mi to. Proszę. Co? Plasterek. Przyklej koło oczu. O tak. Dobrze. Proszę bardzo. Tutaj, David. Dzięki. Mam ich użyć jak szablonu? Teraz zrobię idealnie prostą linię. Nie potrzebuję pewnej ręki. Będzie równo po obu stronach. I jak to wygląda? Całkiem nieźle. Nie wierzę, że to takie proste. Hej, spójrz. Dzięki. Hej, dasz mi widelec? Mam pomysł. Dorysuję przy nim kontury. Równiutko. Teraz wszystko połączę. Świetnie. A przy trzonku wykonturuję policzki. Jaka prościutka linia. Wygląda pięknie, czyż nie? A co z ustami? Chcę idealny dzióbek. Doradzisz coś? Nie znam się na ustach. Niech pomyślę. Hej! Już wiem! Odkurzacz! Odkurzacz! Co? No nie wiem. Naomi, nie! O nie! Chyba są zbyt czerwone. Przewidziałem, że tak będzie, ale możesz użyć tego. Będziesz mieć równy nacisk. Czy już czas? Nie. Teraz? Dobrze, sprawdźmy, jak to wygląda. Proszę. Jakie ładne! Dzięki! Jesteś super! Pójdę się ubrać. Mam sukienkę pod szlafrokiem. I jak? Uznam milczenie za dobry znak. Co o tym sądzisz? Ja... No? Ty... spoko. Dzięki, David. Do zobaczenia. Co się stało? Chyba straciłem Naomi na zawsze. Czemu wszystko zmieniła? Podobała mi się od zawsze. Nosiła te śliczne okularki. Nawet jej trądzik był uroczy. Zawsze widziałem jej wewnętrzne piękno. Dorównam jej zewnętrznej urodzie. Żegnaj, trądziku. Witajcie, modne ciuszki i fryzuro. O tak. Odzyskam swoją dziewczynę. Nic już nie jest takie samo. Mogę dołączyć do grupki popularnych? I co ważniejsze, do Jareda. Raz kozie śmierć. Hej, czekaj. Jak się masz? To ja, Naomi. Nie poznałem cię.
Okej, nie wstydź się. Wow, jesteś piękna. Chodź tutaj. Dobrze, czemu wciąż myślę o Davidzie? Czy jednak to jego kocham? W końcu jest moim przyjacielem. Nie wierzę, że to robię, ale muszę iść. Co jest? Wybacz, ale... O! David! Wszędzie cię szukałem. Dobrze, że mnie znalazłeś. Fu, spadam stąd. Jesteś piękna na zewnątrz i wewnątrz. Serio? Wow! Jeszcze raz świetlacz. Hej, Betty, pójdziemy do kina? A weźmiesz swój samochód? Hej, Miki. Fajna ta katana. Dziękuję. Mam teraz chemię. A mi to się komplement nie należy? Farbki. Płótno. Genialne. Sprawdźmy, czy dalej mu się będzie podobała ta katana. Muszę się spieszyć. Nikt nie lubi plam na ubraniach. Wygląda jak musztarda. Tak? Masz coś na kurtce. O nie. Jak to się stało? Wyluzuj, nikt nie zauważy. Ale lipa. Mogę to w sumie naprawić. Macie plamę na ubraniu? Niech was zainspiruje. Pomalujcie gumową rękawiczkę i odciśnijcie dłoni na materiale. Spójrzcie na te kolory. Jeszcze trochę spryskamy. I gotowe. Tak, właśnie zrobiłam sobie oryginalną katanę. Wow, muszę to udostępnić. Na pewno wszystkim się spodoba. Co tam się dzieje? Jak ona to zrobiła? No, też tak powinniśmy. To bardzo fajne. Nie wiem, czy tak potrafię. Ale spróbuję. Wow, są świetni. Robią jakoś tak. Nick jest uroczy. To idealny facet. Bylibyśmy świetną parą. Mogłabym utonąć w jego oczach. A ten uśmiech, miód dla moich uszu. No dobra, zaproszę go na randkę. W końcu czym ryzykuję? Poza całkowitym upokorzeniem. To zabawne. Czego sobie życzysz? Właśnie, kujonie, czego chcesz? Mam pomysł. Co ja ci zrobiłam? Ups, niechcący, sorki. Niezręczna sytuacja. Tak, to było wredne. Za co to? Hej, ja muszę już iść. Tutaj. To nie było miłe. Ewa? Jak mogłam być tak głupia? Nie powinnam do nich podchodzić. Czemu mnie to spotyka? Nigdy nie spodobam się Nickowi. Ale... wciąż o nim myślę. Co za piękny uśmiech. Co się dzieje? Tutaj jesteś. Szukałam cię w tylu telefonach. Podaj rękę. Dobrze. Wreszcie stamtąd wyszłam. Było mi ciasno, więc... hej, jesteś prawdziwa? Tak, choć mieszkam w twoim telefonie. Chcę ci pomóc w metamorfozie. Najpierw spójrz na te buty. Mam buty. Udawałem, że ich nie widziałam. A może takie? Od razu lepiej. Chodź. Dobrze, chodzenie na obcasach wymaga pewności siebie. I równowagi. Rób to, co ja. Widzisz? Śmiało, spokojnie i pewnie. Poczuj się jak gwiazda, spróbuj. Okej, czy to bardzo trudne? W końcu to tylko chodzenie. O, ostrożnie. Wow, udało się. Już umiem, chodzę. Wow. Oj, prawie. To zbyt wiele na początek. Wrócimy do tego. Lekcja numer 2. Flirt, łatwiejzna. Odpręż się, bądź swobodna, miła. Hejka. Wybacz, nie uważałam. Spróbuję to zrobić. Wyprostuj się. To boli. Ale w przyjemny sposób. Skrzyżować nogi? Dobrze. To jak gra w Twistera.
O tak? Cześć. Siema. Wow, nie uśmiechaj się. To trudniejsze niż sądziłam. Hej, chcesz mieć hollywoodzki uśmiech? Dzięki temu gadżetowi twoje zęby będą lśnić. Tego nam trzeba. Co jest? Hej, wybacz, nam jest bardziej potrzebne. Otwórz buzię. Ha? Jak to działa? Łaskocze. Mogę to już wyjąć? Nie, jeszcze nie. Najpierw założę okulary. Dobrze, już. Proszę. Jak wyglądają? Wow, od razu lepiej. No, gotowa na lekcję numer 3? Musimy coś zrobić z tymi ciuchami. Ciuchami? Co z nimi nie tak? O, już wiem. To jak zabawa w przebieranki z lalkami. Co tam się dzieje? Prawie gotowa. Przygotuj się na szok. Tada! Chcesz mnie zdenerwować? O czym ty mówisz? To ostatni krzyk mody. Tak, dla babć. Po prostu zazdrościsz. Auć! Potrzebuję wsparcia. Dobrze, że istnieją apki modowe. To ładne, ale tam. O, to fajniejsze. Zbyt krótka. Wyglądasz jak obrus. To raczej odpada. O, całkiem ładne. Chyba mamy zwycięzcę. Teraz wybierzmy ci jakąś fryzurę. Może ta? Lepiej nie, pas. Chcesz być ruda? Czy szukasz roboty w cyrku? Ta jest ładna. Wow, wyglądasz wspaniale. Co za odmiana. Czuję się świetnie. Nie wolno się gapić. Podejdź tu. Mam dla ciebie niespodziankę. To ekscytujące. Mogę otworzyć? Poczekaj, ktoś dzwoni. Dam radę. Nie mogę na nie patrzeć. Muszę być silna. To pudło ze mnie drwi. Kusi mnie. Muszę zajrzeć do środka. Dotknę tylko. O tak. O nie. Moje ręce niechcący to otworzyły. Zaraz, czy to Ewa? Nikt nie patrzy. Zajrzę tylko. Wow, ile tu rzeczy. Nigdy nie widziałam tylu kosmetyków. I wszystkie są dla mnie. Czemu wszystko jest niewyraźne? Spróbuję się umalować. Widziałam, jak to się robi. Muszę to nałożyć pędzlem, prawda? To przyjemne. Przepraszam, co się dzieje? Betty? Otworzyłaś pudełko? Odezwij się, Betty. Wróciłaś. Akysz! Co? Nie podchodź do mnie. Nie szkodzi. Zaradzimy coś. Co to jest? Najpierw to zmyję. Od razu lepiej. Spróbuję od nowa, ale to ja cię pomaluję. Zaczniemy od brwi. Dzięki szablonowi będą pełniejsze i grubsze. Właśnie tak. Wow, technologia jest świetna. Cicho bądź. To je porządnie utrwali. Niech rzucę okiem. Jesteś moim największym wyzwaniem. Powiększymy ci usta. Czy to konieczne? Dziwnie się czuję. Chyba możemy już to zdjąć. Wow, ale piękne. Może Nikowi się spodobają. Wyobrażasz sobie? Oto sprytna sztuczka. Posmaruj szminką nić dentystyczną. Potem przyciśnij do ust, o tak. Zrób krzyżyk po środku górnej wargi. Masz już kontury? Zamaluj środek szminką. Będzie czysto, bez smug. Tylko urocze, zmysłowe usta. O, nie tak szybko. Moja kolej. Co ty na to? Wiem, że ładnie. Co to? Jak to możliwe? Kujonka? Ona jest ładna. Świetnie, teraz zajadam stres. Nie do wiary. Zaraz, to pryszcz? Czy ten dzień się kiedyś skończy? To wszystko wina Betty. Chwileczkę, coś mi zaświtało. To będzie świetne. Dziękuję bardzo, ekstra zabawa. Co to? Jakiś prezent? Może od Nika? Jest taki romantyczny. Muszę ich skosztować. To jest ta impreza? Wow. Super! Uwielbiam ten kawałek. Nick już tu jest. Betty, chodź, zatańczmy. Betty? O, rety, jakie smaczne. Właśnie, impreza. Coś jest nie tak? Nie do wiary. Coś ty zrobiła. Musimy coś wymyślić i to szybko. Czekaj. Chyba wiem, co zrobić.
Odetnę nożykiem końcówkę flamastra. A teraz ostrożnie przytnę. Ma być w kształcie serduszka. Teraz zamaluję wypryski. Zupełnie ich nie widać. Całkiem uroczo. Prawda? Co ja bym bez ciebie zrobiła? Jesteś gotowa. Idź. Baw się. Denerwuję się. Wow, to Nick. Oby mnie dostrzegł. A, cześć. Betty? Co? Co się dzieje? Muszę pamiętać, co mówiła Ava. Hejka. Hej. A, Nick? Chyba sobie żartujesz. Ładnie wyglądasz. Naprawdę tak sądzisz? To bardzo miłe. A może zatańczymy? Od dawna czekałam na tę chwilę. I właśnie się doczekałaś. Niech ten moment trwa bez końca. To spełnienie moich marzeń. Kiedy na ciebie patrzę, to nikt inny się nie liczy. O kurczę, nareszcie! W końcu pocałuję Nika! Obiecałam sobie, że się nie rozpłaczę. Ha? Hej, Ava, wracaj! David, zapomniałam! Pa, Betty! Tęskniłem! Gotowa?